Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosztor i zapraszam was na kolejne spotkanie ligowe. Sorry, nie ligowe, tylko pucharowe. Rozegraliśmy to spotkanie z teamem FIFA Polonia. Jest to drugoligowy zespół, który zajmuje czołowe pozycje w swojej lidze, więc naprawdę było ciężko. I teraz się przekonamy, jak nam właśnie poszło. Postanowiłem, że będę nagrywał te mecze teraz już w całości i będę je komentował. Nie będę żadnych akcji wycinał, ani podkładał żadnej muzyki. Wydaje mi się, że tak będzie dla mnie przynajmniej najwygodniej. Dla was, no nie wiem, mam nadzieję, że te mecze całe, jak będziecie oglądać, to będą wam się bardziej podobały, powiedzmy. Zatem, jak widzieliście, mieliśmy pierwszą akcję. Niestety bramkarz wyciągnął piłkę, ale jakiś strzał to nie był tak naprawdę groźny. No i spójrzmy, co tu się dzieje. Teraz tutaj widzę zero próbował odebrać piłkę jako SPO, niestety mu nie wyszło. Także przeciwnicy teraz są przy piłce. Jeszcze dodam to, bo nie wszyscy mogli zauważyć, że w tym meczu pierwszy raz gramy w jedenastkę, czyli mamy cały skład w meczu. I jest to naprawdę niezłe osiągnięcie, niezły wyczyn, bo naprawdę 11 chłopa, żeby zgrać w jednym momencie, to naprawdę trzeba nieźle się postarać. Ale wróćmy do akcji, tutaj pierwsza wrzutka w pole karne, niestety ja nie złapałem tej piłki, nie wiem co to się stało, jakiś błąd gry, na szczęście nic z tego groźnego nie wyszło. Także spójrzmy, co tutaj dalej mamy. Hultaj zagrał mi piłkę, kurczę, do tyłu. Ja tutaj trochę zdezorientowany, prawie straciłem bramkę, ale strolowałem napastnika przeciwników. Podałem w niego piłkę i ją później złapałem. Zero, ładnie tutaj przyjął piłkę, ale znowu traci mi piłkę, niestety. Niestety Hultaj ponownie źle podał. Tutaj ładnie jeszcze wyciągnął ślizgiem z autu. Kolejna wrzutka, ale łatwy strzał do obrony dla mnie. Musimy troszkę uspokoić grę, ponieważ no, naprawdę na osobę tutaj idzie. Więc tutaj Goku teraz troszeczkę przytrzymuje tą piłkę, żeby mieć jakiś pozycjoning. Zero, podaje na skrzydło do Chica. Chico ma bardzo dobre wrzuty. Teraz też była na głowę naszego zawodnika, ale strzał niestety był niecelny, bardzo niecelny. Zszedł prawie, że za linię końcową. No i teraz Manfi skrzydłem. Znowu wrzuca długie podanie na QW. To jest takie zagranie za pleców obrońców. Jest ono bardzo często używane przez graczy FIFA, no ponieważ jest trochę zbugowane, po prostu bardzo łatwo można tą piłkę właśnie posłać w pole karne i cała obrona się gubi. Dlatego nie dziwota, że ludzie lubią z tego podania korzystać. I zobaczmy, co tutaj się dzieje. No tutaj trochę zamieszania w środku pola. Luke Perry wybija piłkę z autu. Niestety niecelnie, ale zero, ładnie zyskuje piłkę, ale niestety faul. Sędzia odgwizdał faul dla zawodników z FIFA Polonia. No i znowu próbują konstruować jakąś akcję, tutaj ładnie próbują przejść na drugą stronę boiska, ale Haszki ładnie dobra piłka, od razu zagrał do Jimmy'ego. Jimmy tutaj próbuje minąć zawodnika, odegrać do środka, niestety mu się nie udało. No i na tym się skończyło. Także naprawdę tutaj na razie nie możemy skonstruować żadnej jakiejś porządnej akcji, na razie przeciwnicy tutaj mieli więcej strzałów. Może teraz zobaczymy. Goku przy piłce. Goku naprawdę często wprowadza taki troszeczkę spokój do gry, więc dobrze jest mieć go w składzie. I Perry ponownie z autu do Chica. Czy Chico będzie próbował wrzutki? Prawdopodobnie tak. Albo będzie walczył o rożny. Ale wrzutka poszła i tak ładnie na Haszkiego. Haszki ładnie z główki tutaj uderzył. Naprawdę bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Bardzo ładne dośrodkowanie. Chico jest właśnie ogarnięty w tej kwestii. Naprawdę potrafi się dobrze ustawić do wrzutki i dograć na głowę. Pomimo tego, że twierdzi, że nie patrzy, gdzie wrzuca. Ale jakoś w to nie wierzę. Musi jakoś już patrzeć, do kogo ta piłka leci. Chociaż na ustawieniach częściowych może trochę jest w tym jakiejś racji. No i teraz, dobra sytuacja do tego, aby znowu zrobić bramkę, ale niestety tutaj Jimmy ponownie zrobił niecelne podanie. No i przeciwnicy znowu przy piłce, oni wprowadzają swoją akcję. Ładnie tutaj zblokował Niebi, nasz środkowy defensywny pomocnik. Naprawdę bardzo ładnie tutaj czyta grę przeciwników. No i cóż, pomimo tego, że nie mieliśmy dużo sytuacji, jedna wrzutka wystarczyła do tego, abyśmy prowadzili już właśnie
1-0 i mamy koniec, nie, nie mamy końca, co ja mówię. Mam troszeczkę wyciszony ten materiał, jak go komentuję, dlatego myślałem, że może był koniec pierwszej połowy. Mamy rzut wolny, ale był obok bramki, ja jeszcze tylko tak formalnie się rzuciłem, no i tą piłkę dotknąłem już poza polem bramkowym. Za linią końcową, więc to nie miało być, nie miała prawa być rożny. Tutaj Jimmy, ponownie jakieś dzikie zagranie, nie wiedzieć do kogo. Chico przy piłce, ładne, właśnie to jest zagranie QW, zobaczcie, że obrońca ledwo co w ogóle zablokował zero, więc naprawdę to podanie jest, że tak powiem, śmiercionośne, jeśli można tak powiedzieć o zdobyciu gola albo straceniu przez przeciwników. Tutaj ktoś ma kontuzję, leży na boisku, ale nie przerywamy gry. Tutaj nie wyznajemy zasady fair play, więc po prostu gramy dalej. Tutaj Perry trochę zaspał, ale udało mu się odzyskać piłkę. Nie wiem, co z moim jest. Ach, tutaj troszeczkę zero przeszkodził Peremu w rozegraniu tej piłki. Nie miał komu podać Perry, więc troszeczkę zamieszanie z tego wyszło. No i przeciwnicy dalej są przy piłce. Tutaj próbują wejść środkiem, jakiś może strzał oddać z daleka, ale na razie im nie wychodzi. O, teraz dobra sytuacja, chyba będzie dla nich. Tutaj prawie był karny, albo nawet rzut wolny powinien być, ale widać chyba, nie wiem kto, ale ktoś naprawdę bardzo ładnie zablokował ten strzał. Już było widać, że przeciwnik odda ten strzał, ale niestety mu nie wyszło. Chico zagrał piłkę do Jimmy'ego. Jimmy tutaj próbuje ją jakoś przejąć, zablokował to wybicie przez bota. Haszki próbuje się przepchać, żeby wrzucić piłkę, ale wycofał do zero, rozsądnie. No i Manfi znowu tutaj czyści. Zobaczmy. Goku, bardzo ładnie, obrońca nasz. Tutaj ogarnął sytuację. I teraz Perry, prawy obrońca. My tutaj ogólnie często zmieniamy pozycję naszych zawodników, przez co nie do końca gramy na 100%. Za każdym razem musimy się przyzwyczaić do innych pozycji, ale już powoli sobie klarujemy te miejsca w składzie. No i koniec pierwszej połowy, tak jest. Tutaj mieliśmy jakiś biedny jeden strzał, ale pomimo tego, że oni mieli niby więcej sytuacji, to oni mieli tylko jeden strzał, my mieliśmy cztery, więc naprawdę bardzo dobrze nam poszło. No i zobaczmy na statystyki po pierwszej połowie. Asysty miał Chico po tym doszytkowaniu, strzały celne, no mało mieliśmy, jak mówiłem, cztery. Celne podania na 6 PO, 6 na 10, nie jest jakoś super. Udane driblingi, ale driblingi naprawdę są niemiarodajne w tej FIFA, więc tutaj wystarczy nawet przebiec koło zawodnika, żeby nam się to zaliczyło, dlatego naprawdę nie warto na to patrzeć. Ale zawsze to jakiś dodatek do gry, powiedzmy. No i za 5 sekund startujemy ponownie z gwizdkiem i rozpoczynamy drugą połowę. Jimmy podaje piłkę do zero i już wycofanie do niebija. No i zaczynamy drugą połowę. Na razie prowadzimy 1-0, także jest na naszą korzyść. Przeciwnicy teraz muszą walczyć o każdego gola, ponieważ w pucharze liczą się bramki, ilość bramek, a nie wygrane czy przegrane spotkania. Dlatego po prostu trzeba strzelać ich jak najwięcej. Zatem jesteśmy na razie w komfortowej sytuacji. Oczywiście pamiętajmy jeszcze o tym, że mamy rewanż. Dlatego trzeba grać od samego początku do końca, ponieważ jeden nieważny błąd i możemy się pożegnać z pucharem. Teraz jakiś głupi fał przeciwników, ale to, tak jak mówiłem, jest wynik tego, że muszą napierać, muszą stosować pressing, aby nam szybko odebrać piłkę, aby ponownie właśnie zaatakować. No i teraz Trovi wybija. Ładne podanie, tylko kurczę, troszeczkę za mocne. Jakby Jimmy dotarł do tej piłki, miałby niezłą sytuację do tego, aby właśnie zdobyć kolejnego gola. Perry tutaj się minął trochę z piłką, ale udało mu się tam, no w sumie nie udało mu się, tak, bo był out dla przeciwników, ale starał się. Jimmy, znowu jakieś głupie podanie ślizgiem, kurczę, naprawdę to jest jego słabszy mecz chyba. Tutaj długi przerzut na drugą stronę, ale ładnie obrońca tutaj nasz wybił piłkę. Trovi do Perego, tak troszeczkę niepotrzebnie takie podanie niebezpieczne na tak krótką odległość, ponieważ piłka może odskoczyć zawodnikowi, który stoi właśnie tak blisko. No i Jimmy, ponownie. Ach, ponownie niecenne podanie, naprawdę bardzo ciężko jest tam się przebić. Obrońcy bardzo dobrze pilnują. Kolejna długa piłka do napastnika, ale Trovi tutaj
ładnie przeczytał tutaj tą grę i od razu wyprzedził napastnika. Nie dał mu szansy do tego, aby przyjął piłkę. No teraz Chico próbował do Jimmy'ego zagrać po skrzydle długą piłkę po ziemi. No niestety mają bocznego obrońcę i zdołał to przeczytać. I teraz będzie prawdopodobnie wrzutka na długi słupek. Odegranie na bok, znaczy do środka. Tutaj bardzo ładnie się zachowałem, tylko nie wiedzieć czemu mój zawodnik postanowił piąstkować tą piłkę, a nie łapać. Na nasze szczęście naprawdę nie straciliśmy gola i naprawdę nie mieliśmy jakiejś groźnej sytuacji. Zatem wszystko pod kontrolą. Od razu mogliśmy odpowiedzieć bramką, ale niestety nam tam nie wyszło. No i przeciwnicy znowu atakują. To już myślałem, że ta piłka dotrze do napastnika drużyny przeciwnej. Naprawdę niezła luka tu się wytworzyła. Ale wszystko pod kontrolą, tak jak mówię. Nie bij, ładnie. Rozciąga do Chica. Chico będzie prawdopodobnie wrzucał, będzie szukał tam miejsca. Tak jest, markowanie strzału, wrzutka na... kto tam był? Na Jimmy'ego chyba. No ale niestety tam został uprzedzony przez obrońcę, Lukę. Bardzo ładnie przeczytał grę, ale już złe rozegranie. To się może źle skończyć, naprawdę strata piłki w środku pola to jest najgorsze co może być, ponieważ obrońcy ruszają już do przodu z atakiem, żeby pomóc drużynie jakoś rozegrać tą piłkę w razie czego do tyłu i po prostu jeśli pomocnik jakiś defensywny właśnie najgorzej traci piłkę, to wtedy może i szybka kontra. O, tutaj widzę, że drobne lagi czasami się zdarzają jak tyle ludzi gra, także to jest normalne. Tutaj 0-0, próbował przerzucić obrońcę. Wow, Chico prawie skosił naszego zawodnika Murzynka Bambo. Okej, Chico, bardzo ładne markowanie, ponowne dośrodkowanie i niestety za głębokie. Tutaj bramkarz bardzo łatwo takie piłki wyłapuje, one lecą takim balonem, więc bardzo łatwo jest je zauważyć i wychwycić. Jimmy, ładny zwód, w końcu z tego wyszło, ale niestety Haszki spalił, no i tutaj nic z tego nie wyszło. Zobaczmy, wybijają piłkę przeciwnicy. Jak ten mecz się zakończy? Mam jeszcze 15 minut meczowych. Zobaczymy, czy uda nam się strzelić jeszcze jedną bramkę chociaż i czy nie stracimy i pociągniemy ten wynik już do samego końca. Mieliśmy kilka sytuacji, ale niestety nie wykorzystaliśmy ich. W sumie przeciwnicy też, no ale ja jestem na bramce, więc ciężko będzie im to strzelić. Wow, teraz podanie, jak my to mówimy, dupą. Czyli tak naprawdę obrócił się o 180 stopni i od razu podał piłkę, prawie że celną. I mają teraz z tego akcję. Tutaj nie wiedzieć czemu przeciwnik chciał stamtąd strzelać taką petardę jakąś, nie wiem, z pierwszej, albo chciał może markować. Ale mu jak widać coś nie wyszło. Ten też znowu wcisnął strzał, ale chyba dlatego, że chciał odebrać. Także jak widzicie tutaj bardzo łatwo można to zauważyć. Czy ktoś podaje, czy strzela, ponieważ na bramce są takie wskaźniki. Ale nie myślcie sobie, że oczywiście gra na bramce jest bardzo łatwa, bo trzeba i tak się tego nauczyć, tak? No i cóż, tutaj widzę jakaś wrzawa na TeamSpeak'u, żeby chyba grać trochę spokojniej, żeby nie tracić piłek, żeby oni nie mieli kontry. Dobrze, macie grać przez defę, nie bójcie się. Troszkę wyciszony, mam zbyt nagrani, dlatego trochę ich nie słyszę, a nie będę ich podgłośniał, ponieważ nie będę słyszał własnych myśli, nie będę wiedział co powiedzieć. Zatem wy pewnie będziecie mieli trochę głośniej, tak mi się wydaje, tak mniej więcej może zrobię to. No ale zobaczymy. Okej. I długa piłka poszła teraz na skrzydło. Tutaj Lukę bardzo ładnie wyjaśnił sytuację. Rozciągnięcie na drugie skrzydło, szybka wrzutka. Lukę znowu bardzo ładnie wyjaśnił sytuację i ponowne wybicie, naprawdę tej trzy interwencje naszego obrońcy Luka. Bardzo ładnie tam się zachował. I teraz błąd Hultaja. Naszego obrońcy troszeczkę wyszedł zbyt wysoko i jeszcze źle podał. Lukę ponownie ładnie wybił tutaj. Clearance mu zaliczyło. Chico tam się pokazuje, żeby Jimmy podał, ale obrońca już biegł za nim, więc nie było szans, żeby do tego doszedł. I Haszki.
do 0, czy 0, a i 0, gdyby zrobił zwód w drugą stronę, prawdopodobnie miałby miejsce do strzału. No ale cóż, koniec spotkania, słuchajcie, wygraliśmy 1-0, pierwszy mecz, więc jesteśmy na dobrej drodze do tego, abyśmy awansowali. 8,80 ocena, 80% podań na 5 podań, więc nie było źle, ale na bramce to tak jest. No i spójrzmy znowu na nasze strzały, statystyki, na podania 0, 10 na 16, 5 na 12. No ogólnie tam napad i pomoc jakoś dużo oceny podań nie miało, ale powiedzmy, że mecz był w miarę udany. Także dziękujemy serdecznie za oglądanie i wyczekujcie kolejnego spotkania. Thank you.